Witam serdecznie wszystkich sympatyków naszego klubu. Jak wiemy, za naszą wschodnią granicą odbywa się wojna. Serdecznie zapraszamy do zbiórki na rzecz naszych wschodnich sąsiadów. Już od kilku dni każdy z nas starał się pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom na własną rękę. Dziś inicjujemy zbiórkę pieniędzy dla uchodźców, którzy już znajdują się w naszym regionie. Mamy wielu znajomych z Ukrainy. Kilku zawodników przewinęło się tutaj przez nasz klub. Warto tutaj wymienić takich zawodników jak Aleksander Bondar, Roman Wachuła, Dmitro Pitchenko, a także jest kilku pracowników, z którymi mieliśmy styczność, którzy pomagali nam tutaj w klubie. Sławik Kowalczuk, Tola Kozaczuk, których poznaliśmy tutaj jako fantastycznych ludzi, na których zawsze można było polegać. Dlatego myślę, że to jest moment, kiedy trzeba wesprzeć naród ukraiński. Deklarujemy, że każdy zawodnik i zawodniczka naszego klubu weźmie udział w zbiórce. Puszki te będą wystawione już w najbliższą sobotę, 5 marca, na meczu naszych futsalistek z AZS-em Gdańsk, 6 marca naszych futsalowców z Lęborkiem oraz na inaugurację rundy wiosennej naszych trzecioligowców z Piastem Żmigród. Serdecznie zapraszamy Państwa do zbiórki pieniędzy. Stop wojnie na Ukrainie. Stop wojnie. Stop wojnie.